Zwracam uwagę na to, co, o czym mało się mówi w mediach. Wielogodzinne, 8-godzinne spotkanie amerykańsko-chińskie jest takim zwyczajem, że Amerykanie po takich spotkaniach dają taki rutynowy, dość ogólnikowy komunikat, o czym były rozmowy swoim sojusznikom NATO, Tym razem nie dostaliśmy żadnych takich informacji, żaden kraj natowski nie dostał. Mam wrażenie, że w tej chwili Amerykanie rozmawiają z Pekinem już o tym, co będzie za kilka tygodni, za kilka miesięcy, czyli o warunkach pokoju. Myślę, że tutaj Pekin ma na siebie wziąć rolę tego, który będzie zmuszał Moskwę do tego pokoju, a Waszyngton będzie w stosunku do Kijowa. Obawiam się, że ceną tego pokoju mogą być straty terytorialne Ukrainy i obawiam się, że będzie taki front państw zachodnich, które dla świętego spokoju będą naciskały na Ukrainę, żeby tak uczynić. Byłem w poniedziałek w Paryżu w delegacji takiej speckomisji, która zajmuje się dezinformacją państw zewnętrznych wobec Unii. No tu chodzi głównie o Rosję, nie tylko Rosję, ale głównie o Rosję. Tam myślę, spotkania z ludźmi z kancelarii premiera, z MONU. No, tam podkreślano, że po pierwsze szereg państw Europy Zachodniej tak naprawdę chce powrotu do tej normalności, która polegała na tym, żeby jednak z Rosją dalej handlować 150 milionów ludzi, gigantyczny rynek zbytu, a więc biznes as usual, tak? I ta pokusa oczywiście istnieje. No, tego się nie da robić wtedy, kiedy giną ludzie, kiedy giną cywile, kiedy giną dzieci, matki. Tutaj żaden polityk zachodni nie wyjdzie przed kamerę telewizji, nie powie, że trzeba zrobić z Rosją deal nowy. Natomiast będą tendencje wymuszania pokoju na Ukrainie, nawet za cenę strat terytorialnych, tak to przewiduje. Zachód jest jednością, ale, tutaj przecinek i ale, oczywiście w pewnych obszarach no, widzimy, że jednak nie wszyscy chcą jechać twardo z Rosją. Zwracam uwagę na konkluzję szczytu w Wersalu, szczytu Unii Europejskiej w Wersalu, które zostały bardzo złagodzone w kontekście Rosji. Oczywiście pod wpływem Polski to tak jest to i tak w tej chwili Unia Europejska jak na siebie mówi głosem zdecydowanym, ale mogą bardziej zdecydowanym. Rola Polski, jak powiedziałem, bardzo rośnie, także dlatego, że potrafiliśmy wokół siebie jednak stworzyć grupę państw, które z którą razem z nami grają. To jest rzecz bardzo ważna, bo dzięki temu nasze znaczenie i wobec USA, i wobec Niemiec, wobec Europy Zachodniej, Unii jako takiej rośnie. Ta wojna, myślę, że potrwa jeszcze długo. Powiem wprost, że uwikłanie Rosji w tą wojnę jest, myślę, że korzystne dla USA, bo Rosja słabnie. Co jest celem strategicznym USA? To nie jest kwestia zrobienia porządku z Rosją, to jest kwestia ich relacji z Chinami. Demokraci walczą z, cały czas zwalczają Trumpa, także w kontekście wyborów w listopadzie do wyborów rotacyjnych do obu izb kongresu, które wielka jest szansa, że Republikanie odzyskają w zasadzie na pewno Izbę Reprezentantów, a być może i Senat. To by oznaczało, że cały kongres będzie w ich rękach, w kontrze do Bidena, Białego Domu. Natomiast Amerykanie walczą z Trumpem, jednocześnie realizują jego politykę, gdy chodzi o Chiny. Trump mówił, że to strategiczny konkurent. Tak rzeczywiście jest w wymiarze politycznym, ekonomicznym zwłaszcza. I myślę, że USA chcą osłabienia Rosji po to, żeby ją zneutralizować i zostać face to face, one to one, sam na sam z Chinami. Taka jest, tak czytam tą grę.
Natomiast reasumując, tak jak mieliśmy za Trumpa te 5 lat, 4 lata wyjątkowej koniunktury międzynarodowej, teraz wchodzimy w okres bardzo trudny, bo bomby wybuchają tuż przy naszej granicy, a ja też nie wykluczam, że może kiedyś jakiś pocisk niby zabłąkany wyląduje po naszej stronie, już nie można tego wykluczyć całkiem. I myślę, że tutaj Rosjanie mogą powstać do różnych rzeczy. Natomiast no, na pewno rola Polski w tej grze dyplomatycznej, politycznej bardzo, bardzo rośnie. Zwłaszcza, że mamy bardzo silne moralne karty. Myśmy to przewidywali, myśmy o tym uprzedzali, myśmy pokazywali. Coś, co nazywano rusofobią, okazało się być realizmem. Myśmy właściwie oceniali Moskwę, Kreml, Putina. Zresztą też nie koncentrujmy się na samym Putinie, bo proszę Państwa, jak w swoim czasie rosyjskie elity, KGB, robiły pierestrojkę, bo to oni zrobili, to nie był oddolny nacisk rosyjskiego społeczeństwa, no to, że tak powiem, była ta cała operacja, to było, tutaj adresatem był Zachód i tam w zasadzie no, już nie ma tych przywódców komunistycznych, jest nowa Rosja, trzeba z nią gadać. Być może KGB teraz szykuje, nie wiem, za kilka tygodni, a może raczej za parę miesięcy, a może za rok albo za dwa, wymianę Putina i wtedy pokazanie, prawda, nowa Rosja, nowe rozdanie, koniec z sankcjami, róbmy tak, jak do tej pory było wszystko. Może taki manewr jest przewidywany, natomiast dlatego mówię, że trzeba pokazywać, że nie jest to kwestia Putina, to nie Putin morduje dzieci i kobiety, tylko robi to Federacja Rosyjska, która będzie także istniała i trwała wtedy, kiedy pan Putin, pułkownik Putin już z tego stanowiska odejdzie. No rzecz w tym, że według mojej oceny to Gruzja zaraz po Naddniestrzu, czyli części Mołdawii, a więc kolejnego kraju, który podpisał układ stowarzyszeniowy z Unią, może być celem rosyjskiego ataku. Nie uważam, żeby kraje bałtyckie czy Polska. Nie przypadkiem Rosja zaatakowała kraj, który podpisał układ stowarzyszeniowy z Unią Europejską, czyli Ukrainę. Jeszcze dwa takie kraje podpisały. To jest Mołdawia i Gruzja. I myślę, że taki scenariusz jest, wiem, że on jest rozważany w NATO, że jest to prawdopodobne, ale się zgadzam się z tym, że ten front trzeba bardzo mocno wspierać, żeby Zachód był częścią tego frontu negacji dla Rosji, Imperium Rosyjskiego. I chciałbym powiedzieć jedną rzecz, że tutaj Ukraina już wygrała tę wojnę, nie w sensie militarnym, bo została odcięta od Morza Czarnego na przykład, więc tam będzie ciężka walka jeszcze, ale wygrała w sensie informacyjnym, zdobyła serca opinii publicznej. To jest niesłychanie ważne. To jest niesłychanie ważne, bo to powoduje nacisk na polityków Europy Zachodniej, którzy no, nie mogą być już częścią PPR-u, która nazywa się Partii Przyjaciół Rosji, przynajmniej nie teraz. Muszą z tym odczekać rok, dwa być może, bo po prostu to nie wypada tak. Po tym, co się dzieje, że tak powiem, zapisać się do TPPR-u zachodniego nie wypada. W Parlamencie Europejskim jest naprawdę coraz więcej. To jest demografia. Jest coraz więcej polityków reprezentujących Francję, Belgię, Holandię, Niemcy, inne kraje, muzułmanów. Pokazywanie im, co Rosja robiła nie tylko z chrześcijanami na Ukrainie, chrześcijanami w Czechosłowacji, chrześcijanami na Węgrzech, ale ich braćmi wierze, muzułmanami w Czeczenii, jest jednak czymś, uważam, politycznie mądrym. Taka polityczna euroschizofrenia, że we wtorek słyszymy w Strasburgu, zeszły wtorek, PR-y na cześć Polski, Polska przyjmuje uchodźców. Mówią to ludzie, którzy nas zawzięcie Polskę atakowali przez kilka lat, liberałowie z różnych krajów. Po czym następnego dnia, już w dzień, że tak powiem, nieparzysty, w środę, ci sami posłowie podnoszą rękę za tym, żeby uzależnić środki unijne od bardzo subiektywnie ocenianej praworządności i tak powiem, utworzyć taką giletynę finansową dla Polski i Węgier. No, to po prostu jest niebywałe, ale to też pokazuje jakąś dekadencję unijną. Jest to pewien fakt.
co się zmieni. Proszę Państwa, ja sądzę, przepraszam, nie chcę tutaj podać kogokolwiek złudzenia, że to się nie zmieni, bo Unia Europejska, jak ja kiedyś miałem złudzenie, że jak jest COVID, jest zaraza, no to oni zrezygnują z tych planów pakietu klimatycznego, że nie będą przeznaczać śruby ekologicznej. Okazało się, że zaczęli przeznaczać jeszcze bardziej właśnie wtedy, bo uznali, że trzeba to właśnie wtedy zrobić, bo potem może być trudniej. Tak samo teraz nastąpiło przyspieszenie, zarówno na płaszczyźnie tych kwestii finansów poza praworządnością, jak również pan Verhofstadt, znany Państwu doskonale, który jest, uwaga, cały czas politycznie już nie jest szefem grupy liberałów, jest Francuz od Macrona, ale on jest szefem takiej struktury w Europarlamencie, która zajmuje się prawami wytyczenia przyszłości Unii Europejskiej. Zwołał w zeszłym tygodniu posiedzenie i powiedział, że trzeba się teraz przyspieszyć tą integrację, tą federalizację, no bo wydarzenia na Ukrainie wskazują, że tu Europa musi się bronić, musi być zjednoczona na warunkach pana Verhofstadta, czyli federalizm. Jak Holender od nas, naszej grupy powiedział, no tak, ale tutaj są inne opinie, to i tamto, powiedział, my mamy większość i co pan nam zrobi? No jak ten człowiek odpłaszcza w szatni, prawda? Co pan, nie mam pańskiego płaszcza, co pan mi zrobi? Mamy większość, co nam zrobicie, tak? Więc no, to pokazuje, że tutaj my żyjemy na planecie, która dostrzega wojnę, bo toczy się po naszej granicy, dostrzegamy biednych ludzi, którym trzeba pomóc, bo to jest obowiązek polski, chrześcijański i tak dalej, obojętnie od tego, że jest to politycznie słuszne. A oni żyją na planecie, gdzie choćby nie wiem, co się działo na świecie, dalej jest kwestia praworządności, prawda, interdyscyplinarnej, zabierania Polsce pieniędzy i tutaj ta stara płyta dalej, chociażby się sytuacja zmieniła na świecie i w Europie, to dalej jest to odtwarzane. Nie będzie inaczej, proszę Państwa, nie będzie inaczej. Wczoraj rozmawiałem z profesorem Legutko, właśnie mamy to samo zdanie, że tutaj pod tym względem nie ma co liczyć na to, że oni powiedzą, o Boże, jak wy pomagacie tym uchodźcom, no przepraszamy, nie mieliśmy racji co do was, już cofamy wszystko, będzie teraz idylla. Nie, będą nas dalej atakować, uważam, że musimy z tym się po prostu niestety pogodzić. Oczywiście to jest propozycja, którą użyłem parę tygodni temu. Uważam, że Polska, która płaci z każdym rokiem coraz większą składkę członkowską, 6 miliardów euro, to są wielkie pieniądze. Mamy w roku 2028 albo 2029 płacić już wtedy więcej do kasy członkowskiej, do kasy Brukseli, kasy unijnej Brukseli, niż stamtąd brać różnorodne projekty, no to w tym momencie możemy grać tak, jak ogromnowałem to. Tyle, ile będą chcieli nam zabrozić, możemy tyle podrączyć tej składki członkowskiej. Tu naprawdę trzeba grać twardo, bo miękka postawa do niczego nie doprowadzi, a tu w jednej sprawie pełna zgoda, znaczy nie tylko w tej, ale akurat rzeczywiście jest tak, że Unia by mogła wystąpić o tą już bardzo nisko procedowaną podwyżkę, bo Unia ma bardzo dobre ratingi ekonomiczne, to musiała być jednomyślność wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej co do wzięcia pożyczki. Ta pożyczka jest dzięki także polskiemu rządowi. Po czym jak rząd polski podpisał, no to teraz już można robić co się chce. Tutaj trzeba grać twardo z Unią. Niestety sytuacja wojny Rosji z Ukrainą i wojny, która grozi też Zachodowi, tutaj niewiele zmieniła, gdy chodzi o te plany europejskie. Czy Polska może zrezygnować z żerowania tej pożyczki? Jak nie dostaje pieniędzy, bo to zawsze, no ja żeruję coś, co dostaję. Proszę, myślę, że tutaj na tym polega gra polityczna, że trzeba umieć wykorzystać dany czas i możliwości. Adam Borowski mówił przed chwilą słusznie, że trzeba zaprzęgnąć Zachód w tym Unię Europejską do tego, żeby grała w tym froncie antyrosyjskim. No, jeżeli tak, to bo myślę, że to jest właśnie w tej chwili priorytet, to jest najważniejsze, więc myślę, że skupmy się na tym teraz, gdy, że tak powiem, jest Moskal anteportas, tak? Jest wróg pod bramami. Skupmy się na tych, które łączą, na tym, żeby rzeczywiście wciągnąć ich w tą naszą politykę wschodnią, unijną, jaką chcemy. Oczywiście te sprawy, które są w ramach Unii, gdy chodzi o kwestie praworządności, finansów, to
musi mieć tyle głowy, ale musimy tutaj grać twardo, podkreślam. Chciałem bardzo Państwu podziękować za to, że Państwo jesteście. Ten Klub Gwiazdy Polskiej jest ważny, kluby Gwiazdy Polskiej są ważne. Myślę, że Państwo jesteście przykładem takiego prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego, prawdziwego, a nie soroszowego. I za to chciałem Państwu naprawdę bardzo, bardzo też podziękować za to, że jesteście, że jesteście tacy aktywni. Stwarza się forum do wymiany poglądów. Czasem, jak widać, możemy się różnić, ale to rzecz w demokracji normalna, w Rosji może niepojęta, ale u nas w Polsce rzecz oczywista. Jeszcze raz bardzo dziękuję.